Cześć, ja jestem Stry, a to jest kolejny odcinek z The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Zagrajmy wyzwanie jakieś. Kolejne, ciekawe. I544C2000? Może nie? Press Space to Necromance. To brzmi ciekawie. Przedmiot, który sprawia, że możemy przeciwników brać na swoją stronę. Książka nekromancji. Plus... mamy duszka. Nie pamiętam, jak duszek działał. Już go miałem kiedyś, okej. Okay. Książka tutaj nic nie zrobiła. Domyślam się. Gro. Gro, wracaj tu do mnie. Czy użycie spacji oznacza, że gra nie działa? Już działa. Chwilę jej tu zajęło, nie zauważyłem tej muchy, bo tu ciemno było. Domyślam się, że muszę tego użyć po tym, jak pokój przejdę? Czemu? Co się dzieje? Zabawne. No ej! Nie wiem. Czy przejdzie to za chwilę? Czy będzie się tak zacinać na zawsze? Mam nadzieję, że przejdzie, bo jak nie przejdzie, to... Zaraz to kończę. Co robił ten duszek, bo... Wiem, że był taki jeden duszek, który robił ogniska. Ale nie jest to on. Sobie tak siedzi koło nas. No, coś też związanego z nekromancją? Nie wiem. Pytanie też, czy zdobędziemy nasze zombiaki jakby? Odwzorowanie zombiaków wrogów? Nie sądzę, bo to byłoby... Wymagałoby to ogromnego nakładu pracy. Dostajemy albo jakieś szkielety. Kogo byśmy nie zabili, to dostajemy szkielety w zamian. Albo dostajemy muchy lub pająki. Co by najbardziej chyba pasowało do tej gry. Gdzie musimy dojść? Do serducha. Nie powinno być ciężko. Zobaczymy jeszcze, czy item roomy są tutaj dostępne. Nie sądzę. Ale jeszcze, no właśnie, nie miałem okazji w ogóle przetestować, co robi ten przedmiot. Myślę, ten pokój będzie odpowiedni na to. Nie ma tu największej ilości wrogów. Ale kilku się znajduje. Więc 3 zabitych. 4, 5, 6, 7 wrogów. Taka nieparzysta liczba. Chyba, że kogoś pomijam, ale wydaje mi się, że w tym pokoju wrogów jest 7. Te monstra po prostu tak strzelają dziwnie. Bardzo szybko. I bardzo małymi pociskami, których ciężko uniknąć. Zobaczmy. Nic to nie zrobiło? Czegoś tu nie rozumiem. Wielu rzeczy tu nie rozumiem. I nie rozumiem, czemu gra mnie też tak nie lubi. Mam 2 przedmioty, które nie wiem, co robią. Zapowiada się świetne wyzwanie. Wszystko zwiedziłem, co mogłem. Chodźmy zawalczyć z monstrem. No, zaczynamy jako dosyć standardowy Isaac. Jeśli chodzi o staty. 10 tirsów, 350 obrażeń. Bardziej standardowo się nie dało. Ale co te przedmioty robią? Musi być coś, co jest ciekawe w tym wyzwaniu, skoro takie wyzwanie twórcy jakiegoś moda zrobili. Są 2 nowe przedmioty z moda, które cały czas nie rozumiem, co robią. Coś związanego z nekromancją. Naciśnij spację, żeby nekromancję robić. Zabitych wrogów mogę brać do życia? Próbowałem to robić. Próbowałem to robić, gdy przeciwnicy żyli. Nic. Gdy przeciwnicy nie żyli, nic się nie stało. Czy coś jest zepsute, czy ja coś robię źle? Mam nadzieję, że będzie mi dane się dowiedzieć, bo jeśli ma być to podejście, w którym nie mam item roomów, a nie mam item roomów i muszę jakoś przeżyć, to może być problem. Może być duży problem, jakiś pentagram. Bloodclot, no jest to damage up, ale taki sobie. Idziemy dalej. Ta złota skrzynka nie była fajna. Ale pewnie była fajna, gdybym otworzył tą drugą, ale jak mogłem otworzyć, gdy nie miałem klucza? 3 maszynki. Myślę, warto przynajmniej 2 rozwalić. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Mamy już 15 monet. Ponad 15 monet, więc sklep będzie warty odwiedzenia. Czy Bloodclot sprawia, że co drugi strzał jest 2 razy mocniejszy? Tak mi się kojarzy. Jest to przedmiot, który w grze już jest chyba od oryginalnego Isaaca.
Bomba za piątaka. Warto sprawdzić, czy nie ma na dole Secret Roomu, tą bombą jeszcze. Więc dwie rzeczy naraz robimy. Prawie 30 monet już. I co robią? Co robią moje przedmioty? Nie mam pojęcia. Jeśli ja oberwę, to nie miałoby sensu. A to jest Lone Flatworm, ok. Więc troszeczkę większy hitbox jest naszych strzał. Niezłe. Na pewno, gdy nie mamy żadnego innego trinketa, no to spoko, jest coś takiego. Mamy naładowane. Czy ja chcę przetestować to tutaj? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nekromancja. Mogę czachy, które są na ziemi, zamieniać w przyjazne czachy? No to jest taka kolejna myśl, którą mam. Aż bym zamienił tą książkę, ale no nie. Jest to takie wyzwanie, które polega na używaniu tego przedmiotu. Chcę to robić. Teraz się wracam, żeby znaleźć jakieś czachy. Niewykluczone, że będą one tutaj. Nie! Nie o to chodzi. Więc o co chodzi? Ten duszek też cały czas nie wiem, co robi. Nie będę teraz sprawdzać na stronie twórców tego moda, o co chodzi. Może powinienem. Lary. Zostawiłbym tu Wheel of Fortune i w czasie walki po prostu się w to pobawił. Okej. Duszek zadziałał po raz pierwszy. I wziął wroga dla mnie. Czemu dopiero teraz pierwszy raz duszek zadziałał? Gdy już tyle czasu go mam. To w sumie pomocne nie było. Ten teleport. Myślałem, że dzięki temu ucieknę. Nie. W takim razie o co chodzi? Bo to zadziałał duszek, a nie nekromancja, bo nekromancji książki tutaj nie użyłem. Balls of Steel. Świetnie. Idziemy dalej. Cały czas mając kasę. Więc zakładam, że duszek sprawia, że czasami jak trafię wroga, to go biorę na swoją stronę. Co w takim razie robi ta książka? Nie zamienia czaszek na naszych. Nie zamienia wrogów. Nie wstają martwi wrogowie z grobów. Więc co? Two of Cups. Mamy, fajnie. W tym momencie nie ma sensu używać, bo gdy mamy jedną bombę, to jest najgorszy moment, żeby użyć Two of Cups. Bo dostajemy za to jedną bombę. A jakbyśmy użyli tej jednej bomby, którą mamy, i potem Two of Cups nacisnęli, to dostalibyśmy dwie bomby. Więc... no... nie zróbmy tego głupiego błędu. No postaram się kolejny raz użyć tego po prostu na... no, znowu pokoju z przeciwnikami. Uznam, że po prostu wtedy nie miałem szczęścia. No ale nekromancja, tak? Wstają z grobów. Więc o co ho? Są przeciwnicy. Zabiję kilku. Może o to chodzi, że zabijam dwóch, zabijam trzech. Naciskam spację i ci trzej wracają, dobra. Ciekawe. Ciekawe. I podobną rzecz robi ten duszek chyba. I zostają na dłużej. Coraz ciekawsze. Pytanie, dlaczego nie działa to po tym, jak już pokój się zakończy, zabiję wszystkich, to czemu potem nie mogę ich wszystkich wziąć dla siebie? Bo byłoby to zbyt mocne? Możliwe. Ale zaczynamy coś rozumieć, więc zabijam wszystkich wrogów poza jednym i wtedy biorę ich dla siebie na następny pokój. Tak mi się wydaje, że to jest najlepszy sposób na używanie tego. Latanie by się przydało na ten pokój. Również myślę, że... jeszcze sprawdzę tutaj, że jest bardzo duża szansa, że tutaj będzie sekret. No właśnie. Więc pokój, gdzie jest dużo wrogów, których chcemy mieć po swojej stronie. I tamtego używamy książki nekromancji. Nie wiem, czy taka jest jej nazwa. Bo zaczęliśmy z nią, więc nie wiem, jak sprawdzić.
Tak sprytnie. Fate's Reward. Niech będzie, nie mam nic lepszego, więc... Nie będę czymś takim gardzić. Monstrous Long. W porządku. I ten pokój wydaje się perfekcyjnym na użycie właśnie książki nekromancji, bo będzie tu mnóstwo wrogów, więc... Aha, dobra. Wszystko wyjaśnione. Znaczy wyjaśnione, no. To powiedzmy, że trochę. Przeciwnicy zostawiają swoje szczątki za sobą. Nie wiem, czy zawsze to robili, czy wcześniej tego nie zauważyłem. Nie będę teraz testować, czy jeśli zabiję wszystkich, to potem te szczątki znikają. Na razie zabiję tylu. Zabiję kilku tutaj. I spacja. Wszyscy wstają. Świetne. Podoba mi się mocno. I będą z nami cały czas? Będą! Dobra, fajne. Bardzo fajne. Chwilę mi zajęło zrozumienie, jak to działa. Ale działa świetnie. Działa bardzo świetnie. A zróbmy coś takiego. Nie wiem, czy było warto. Myślałem, że to będzie jakiś totalny mord, że zrobię sobie niesamowitą armię. Nie. Zniknęli. Zostają tylko na jeden pokój i następny pokój. I teraz mi smutno przez was. Dlaczego? To by było tak fajne. A wy nie, bo to by było zbyt fajne. Dzięki twórcy moda. Staracie się upodobnić do twórców gry, co ma sens może. Ale nie podoba mi się. A, dwa klucze straciłem i nie już tu... No, powinienem zajrzeć do sklepu najpierw. Liczyłem na to, że złota skrzynka będzie miała klucz jakiś w sobie. Niestety nie miała. No, mamy nekromancję naładowaną, ale okazuje się, że nie jest ona tak fajna, jak myślałem, że będzie. Więc zobaczmy tutaj. Czy na walce z takim pipem cokolwiek to zrobi? Nie sądzę. No, wiemy, jak to działa, że jeśli są szczątki na ziemi, kości rozrzucone, no to wtedy możemy coś takiego użyć. Pytanie, czy boss zostawia takie szczątki, bo bossa bym dla siebie wziął z chęcią. Ech, to było głupie. Nie było to nic trudnego do uniknięcia. I zostawi... Nie zostawia nic na ziemi. Smutne wspomnienia są spoko przedmiotem, ale nie są spoko przedmiotem dla nas. Z monstrem, z brimstone'em, z boomsnife'em większe tirsy nie są zbyt pomocne. Zdecydowanie bym wolał coś, co zwiększa obrażenia. No ale niestety. To jest głupie, zaglądanie tutaj za dwie bomby. Bo jeśli jest to pokój Isaaca, no to nic tu nie zdobędę. A zwykle jest to pokój Isaaca za dwie bomby. Jeśli nie zawsze. Więc mógłbym się przespać w buszku, żeby zdobyć full health'a, ale mam pełne zdrowie. Mógłbym zejść na kolejne piętro, ale nie chcę zejść na kolejne piętro, zanim nie zawalczę z bossem. Więc po prostu straciłem dwie bomby, ale to wyszło spoko. Obu wziąłem dla siebie. Czasami to działa, na przykład na tych wrogów znowu to zadziałało. Z jakiegoś powodu. Ci goście są podatni na nekromancję. Czy chcę ich wszystkich brać dla siebie? A czy szczątki zostaną? I czy teraz mogę nacisnąć spację? Mogę. I czy jak wejdę do kolejnego pokoju, to oni są ze mną. Są ze mną. Ale jeśli wejdę jeszcze do kolejnego poziomu, to ich wszystkich stracę. Szkoda. Gra by się po prostu tak zacinała, jakbym miał taką armię. Ale byłoby to fajne. Byłoby to super fajne. A tak to na tym się kończy. Chociaż dwa robaczki ze mną zostały z jakiegoś powodu. Tak się przywiązały przez ten czas. Rzadko widzę te nowe pająki. Strasznie fajne one są. Więc nekromancja gotowa. No szkoda, że tak to działa. Myślałem, że to będzie naprawdę genialne. Zrobić sobie armię nieśmiertelnych, którzy będą chodzić cały czas za nami. Ale nie. Więc będzie to dosyć zwyczajne podejście z takim bonusem. Z tą nekromancją. Ale mogło być to dużo lepsze. Nie jestem fanem. Niestety. Duży pokój z takimi robakami, będę mógł ich zabrać. Ale teraz myślę, że sensowną rzeczą... Oj, panowie. Sensowną rzeczą na używanie nekromancji jest poczekać, aż będzie się przed bossem.
pokoju przed bossem, w takim pokoju, zebrać sobie, znaczy użyć tej nekromancji i zabrać na bossa pomagaczy. Szkielety. Powiedzmy szkielety. Tak mi się wydaje, że to jest najsensowniejsza rzecz, jaką mogę teraz zrobić. Dwóch. Weź tą połówkę Soulhearta, bo stracę tego życia dużo. Więcej niż powinienem. Gridę. Czy gridę będę mógł zabrać dla siebie? Nie sądzę, żeby na bossów to działało. Działa to na jego przyjaciół. Przecena steamowa, ale jesteśmy na Cavesach drugiej, więc dwa sklepy przed nami, z których będziemy mogli kupić cztery przedmioty. Jak nie więcej. Ale no dosyć późno, żeby taka przecena się przydała. Mamy bossa. Czy chcę mieć armię robaczków na tego bossa? Ej! O co chodzi? Dlatego wtedy nie zadziałała ta książka, bo tamci przeciwnicy nie zostawili szkieletu ze sobą. Tutaj też niektórzy nie zostawili, więc nie widzę sensu, żeby dwóch takich gości brać na walkę z bossem, bo by sobie po chwili zginęli. Takie se trochę. Stain, boss nie najtrudniejszy. Bardziej jego dzieciaki są trudne tutaj do unikania niż jego strzały. Mimo, że wygląda to, że jest tych strzał dużo, mogę ich wziąć do siebie ja w razie Krampusa, ale czy jest sens? No z pewnością oko Beliala jest fajne. Jeśli działa. Nie widzę, żeby działało. Nie widzę specjalnych pocisków pomiędzy zwykłymi. Przetestujmy raz jeszcze. Nie widzę, żeby tam jakieś oczy były. Zobaczymy, czy teraz nasze strzały będą jakoś się przyciągały do wrogów, czy coś takiego robiły. No mógłbym zawalczyć w tamtym pokoju i zebrać swoją armię, bo wydaje mi się, że ta armia znika dopiero po tym, jak zawalczymy z... Aż użyjemy tej armii w jednym pokoju. Więc możemy ją nosić ze sobą przez całą mapę nawet, aż do momentu, aż gdzieś jej raz użyjemy do walki. Coś takiego. Czy? Spoko. Ale już rozumiem, czemu było takie tanie, bo nikt nie chce takiego gówna kupić. Planu C, który nie jest do niczego nigdy przydatny. I to jest jedyny sposób, żeby ktoś to kupił. Nie mówiąc komuś, co to jest. Rzucając to w podwójną promocję, może ktoś weźmie głupi, no i wziął. Chyba jednak strzelamy czasami tymi oczami Beliala. Takie mam wrażenie. Czasami te pociski jakby, no z pewnością. Tylko, że przez to, że są wydłużone, nie do końca było to widać. No spoko, spoko. Oczy Beliala są w porządku, bo przyciągają się do wrogów. Znaczy, nie pamiętam dokładnie jak to działało, ale po tym jak przelecą przez jednego wroga, to potem... Zadają może większe obrażenia? Coś takiego? Coś takiego. W każdym razie bardzo fajny przedmiot. Szczególnie w połączeniu z strzelaniem monstrowym, gdy strzelamy taką ilością pocisków. A cały czas nie mam bomby, żeby tam wejść do sekretu. I cały czas mam plan C, który po prostu mnie przeraża, że ja niechcący kiedyś spację nacisnę. I umrę. A nie chcę. Nie chcę umrzeć. Mamy też King Baby. Kiedy ja je podniosłem? Po bossie poprzednim pewnie. Nie lubię tego przedmiotu. Czemu ja go mam? Nie wiem, to jest beznadziejny przedmiot. Bo ustawia się gdzieś i przyciąga tam kolegów do siebie. Od nas. Co może nie brzmieć źle, ale jest bardzo mało praktycznych zastosowań temu. Tego przedmiotu. Nie jestem fanem, jak na razie. Nie wiem ani jednego użycia tego przedmiotu, gdzie byłby on użyteczny. Co tu mamy? Jesus Juice w porządku. Trzy skrzynki, już dwie, już nic. Zabierzcie mi ten plan C ode mnie. W sumie jest to tylko głupie wyzwanie. Mogę użyć planu C, żeby je zakończyć. Wyzwania nie zaliczę, ale też jakoś nie zależy mi super na tym.
Z pewnością mogę się pobawić z żebraczkiem. Mam nadzieję, że nie zginę przez to. Sukubus. Świetnie. 30 monet mam. Wolę mieć Butterbean niż... Plan C oczywiście. Czy jest sens na tym grać? No Hellfappa fajnie byłby dostać. Ivy Buga nieco mniej fajnie. Ale chyba lepsze to niż fasolka. Teraz możemy tutaj wejść i wyjść. Mnie to jakoś nie interesuje. No Sukubus jest świetny. Szczególnie, że mamy tutaj całkiem niezłe. Jak ty szybko strzeliłeś, kolego? Nie spodziewałem się. Nieśmiertelni przeciwnicy. Uwielbiam ich. Weź to. Curse of the Lonely. Nie tym razem. Po prostu to serduszko mnie nie lubi. Ciekawe czemu. Pewnie losowy efekt. Ale może jest jakaś większa historia za tym wszystkim? Raczej nie. Czemu wy wybuchacie muchy? Moderzy, nauczcie się robić za darmo mody, aby ludzie mieli zabawy dużo. Gdy wy nie dostajecie za to nic. O. No tylko właśnie, jak użyjemy tego duszka, żeby zabrać kogoś dla siebie, to zabieramy go za chwilę. I działa to... A nie. Czasami na chwilę, czasami nie na chwilę. Dziwnie. Dosyć. Nie wiem, czy chce mi się sklepu szukać, jeśli nie znajdę go od razu. Mamy przecenę steamową, ale jak na razie te sklepy nie były dla nas najlepsze. Ale na szczęście nie muszę szukać. Daleko. No mogę wziąć serduszko za jedną monetę. Mam złote bomby, więc mogę sobie poprzerzucać to trochę, aż znajdę coś dobrego. No i w sumie to jest trochę jak taki restock. Więc poszukajmy czegoś przydatnego. Nie głupie byłoby kupić sobie po prostu slowhartów dużo. Green Candle, Flaming Gas. Fajnie wygląda zielony ogień. No wiadomo, tak zatruwa wrogów czy coś takiego. Ciekawe, ciekawe z pewnością. Zostanę z tym zamiast Ivy Buga. Mystery Gift, nie wiem czy dobra rzecz. Daje nam to oczywiście jakiś przedmiot. W tym wypadku Isaac's Apple. Gravity Up. Użyłem tego w złym momencie, nie rozumiem tego przedmiotu. Nie rozumiem tego przedmiotu. Szukajmy czegoś dalej. Szukajmy czegoś dalej. Blank card? Niechcący. Blank card jest super, ale... Szukam czegoś ciekawego. Podniosę Beggar's Cup. Luck to the des... coś, coś? Nie wiem, co zrobi. Wiem, to jest przedmiot, który sprawia, że wybuchamy, jak coś nas trafi. Słaby przedmiot. I tyle. Chyba. Tak myślę, co jeszcze mógłbym tam zrobić, bo mam tyle kasy, sklep i w ogóle, ale... Chyba nic więcej tam nie zrobię. Wiggle Worm. Nie, 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 nie. Flatworm jest naprawdę fajny. Jedyne, co zmienia, to nasz hitbox, ale to wystarczająco, żeby był fajny. Mama. Fajnie byłby mieć naładowane... Oczywiście, na walkę z mamą. Świeczkę, ale niestety nie udało się. No do końca niedaleko, tak, ale... Jeśli nie znajdziemy jakichś serduszek po drodze, no to może być ciężko. Musiałbym nie mieć naprawdę w ogóle szczęścia, żeby nie znaleźć serduszek. Ale różnie to bywa. Myślałem, że już tutaj zginę, no okej. Mamy serduszka, mamy Polaroida. Nie mamy deala. Idziemy na Łumby, które nam dwa zostały. Co się stało z Necronomiconem? Wyrzuciłem go gdzieś. Trudno. Trudno. Nawet nie pamiętam kiedy. Oczywiście nie podobał mi się ten przedmiot zbytnio. Jest ciekawy, ale... Nie działa mocno. A, powinien. Szkoda, szkoda, szkoda. A, żebraczek myślę do zabicia po prostu. W tym momencie
życie nam jest potrzebne do tego, żeby żyć, a nie zdobywać przedmioty od żebraka. To chwilę zajmie. Bo czasami, co prawda, zabiję dwóch, ale tak to pojedynczo. Więc... jak jest to pokój łatwy, w którym ciężko oberwać, no to... czasochłonne. Okej, okay, jest w porządku. No i może teraz by się żebraczek przydał, gdy już mamy Soul Hearta, który nas broni. Przetestujmy. Aha! Od razu jak nacisnąłem spację, to przeciwnik został zatruty. A ognisko pewnie jak to ognisko zadaje obrażenia. Ajajajajaj. Co go zabiło? Zatrucie? Możliwe. Czy drugi laser? Nie, no chyba zatrucie. Bomba na dole czy na górze? Stawiłbym dwie. Bo oba miejsca mogą mieć być koło Secret Roomu. Niestety żadne z nich nie było koło Secret Roomu. Hanged Man. No zostanę z diabłem oczywiście, żeby ułatwiło nam to jakąś walkę. No jesteśmy w miarę mocni. Zawsze posiadanie tego monstra jest w porządku. I mimo nie najlepszych statystyk, gdzie no gra się przyjemnie. Ciekawe, czy ta świeczka ma takie same obrażenia jak niebieska świeczka albo czerwona. Plus zatrucie do tego, czy jednak zatrucie, ale też mniejsze obrażenia. Chodź tu. Na szczęście nie kazał nam zbyt długo na siebie czekać i... no nie. Nie interesują mnie twoje rzeczy, kolego. Ciekawe, czy da się go rozwalić. Nie sądzę. Oj, nie lubię tego, nie lubię tego, nie lubię tego, nie lubię tego. Trzeba od razu pobiec na dół, ale ciężko jest pobiec na dół, gdy wrogowie są wszędzie. Mogę cię zabić? Nie, raczej. Sprawdzę, czy tu nie ma po prostu jakiegoś sekretu, bo pilnie potrzebuję takiego. Zrobiłbym z jedno czy dwa pokoje. Połówka serduszka wystarczy przynajmniej na tyle, żeby bossa jednego pokonać. Bo Polaroid się załączy, co jest rzeczą najważniejszą. Sister Viz, może być ciężko. Zobaczymy. Jeszcze żadna nie rozwalona? Na szczęście one właśnie strzelają przed siebie, dzięki czemu dosyć łatwo jest ich uniknąć. Spoko, spoko. Jak z takim stanem zdrowia dojdziemy na walkę z It Lives, to będzie super. Nie będę nawet tej połówki podnosić, bo to oznacza brak Polaroida działającego. Chyba, że znajdę dwie połówki, ale wolę nie ryzykować. O, Polaroid może nam spokojnie taką walkę wygrać. A teraz możemy też na luzie, jeśli znajdziemy całe serduszko, no to tak je podnosić. Zobaczmy. Head of the Keeper. Nie jest chyba jakieś świetne. No dostajemy po prostu monety, jak strzelamy. I tyle. No teraz żałuję, że nie mam tej połówki, a już nie żałuję, bo już mam dwie połówki, czyli całość, więc jest w porządku. I mam kolejną połówkę, której na razie nie będę podnosić. Poczekam. Na dobry moment. Aż znajdę kolejną połówkę. Powinno być spoko. Z wygraniem. Też myślę, że Head of the Keeper całkiem nieźle hitboxa nam zwiększyło. Przynajmniej wizualnie jest on większy. Znaczy wizualnie, no nie widzimy hitboxa, o to chodzi. Ale wizualnie nasze pociski są większe, za czym pewnie idzie to, że realnie też są większe i połówka Soul Hearta działa jak cały Soul Heart. Tak myślałem? Ale wydaje mi się to głupie. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Nie mam chyba nic, co sprawia, że obrywam za pół serca. Ale tam obrywałem za pół serca. Trzymamy się cały czas całkiem nieźle. Dojść do It Lives. Do It Lives dojść z niezłym stanem zdrowia, dziękuję. Z półtora serduszka jak dojdę do It Lives, no to raczej powinno być w porządku. Kamienna nóżka? Dwie kamienne nóżki. Gówno! Gówno, 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 gówno. Chodźmy dalej. Chodźmy dalej, ale to za chwilę. Come on. Sekret. Tutaj? Czy tutaj? Nie tutaj. Zachowam jedną bombę na jakiegoś Tinted Rocka, którego fajnie byłoby znaleźć.
Ale znów sytuacja nie najlepsza. Koniec, koniec, koniec. Koniec.